c'è la luna a mezzumare, mamma mia, mamma rida. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Czyli mam powiedzieć wpierw imię. Bez nazwiska? Czy z? Mam na imię Karolina, mam lat, w maju będę miała 13. Mam na imię Sandra, mam lat 10 i chodzę do szkoły numer 36 w Katowice. Co ja takiego lubię? Trudne pytanie. Malowanie i śpiewanie. Czasami. Wstydzę się. Kiedy miga świat w twoich oczach, coś tam, i potem jest znów mało, jest w garze, jak w garku, coś tam, 2 metry ma gar, kto to będzie, to żar. Co ja miałam takiego na myśli, coś tam miałam. A kimś by na pewno zostałam w przyszłości. Lubi cię nie, kiedy go strzygą, a przecież winien o swój wygląd dbać wszak. Czy lubi w ciaskach dużo kremu? Czy też uważa raczej, że mu go brak? Czy czyni, co mu zabroniono? Czy nosi mundur, czy kimono, czy frak? A koncy spak. Zekskwak. Już? Brat Piotrka! Czyli ja! Aktor! Krystian! Scenograf. Ja. Piotrek jest aktorem? Ja jestem też, bo brat Piotrka aktor. Że dostałem! Pawełek, aktor. A Krystian scenograf? No. Nie dostałem. Paulina Krystyna. Raper z YouTube. Asystentka. Aha, tu pisze specjalnie tak Paweł. A, o. Tu pisze Paweł, brat Piotrka, aktor. Yeah! Michael, co się stało? Michael, you lousy bastard! Ty nędzny drama. Zabiłeś mojego męża. You waited until poczekałeś, aż tata umrze i zabiłeś go. Winiłeś go o śmierć samego, jak wszyscy. A o mnie nie pomyślałeś. Mnie miałeś w nosie. No. Co ja teraz zrobię? Connie, why do you think he jak myślisz, czemu zatrzymał Karla? Wiedział, że go zabije. To jest scena finałowa filmu Ojciec Chrzestny, pierwszej części. I tutaj Connie przyjeżdża do swojego brata Michaela, który jest Ojcem Chrzestnym i chce po prostu wyjaśnić sprawę, bo podejrzewa, że jej brat zabił jej męża. Będziemy odgrywać tą scenę i tą relację rodzeństwa, małżeństwa i tak dalej. Jeśli chodzi o rolę, no. To tak, główną rolę, czyli ojca chrzestnego, czyli Michaela, przydzieliliśmy Piotrkowi. O! Jezu! Jestem wielki, Anton, dziękuję. Koni to będzie Karolina, czyli ja? Karolina. Koni, tak. Jesteś tak, ty możesz być. Tak. Ty jesteś siostrą Michaela. Natalia jest mamą. Diana to Kay. Kay. Czyli ty jesteś żoną Michaela. Jestem twoją żoną. Amadeusz jest Neri. No będziesz wysoko postawionym takim jakby członkiem szajki, ale podlegasz pod Piotrka. I jeszcze jest Paweł, tak? I ty będziesz Klemenza. Czyli też będziesz jakby pomocnikiem, powiedzmy, Michaela. Mogę to powiedzieć 3, 2, 1. Jasne. 3, 2, 1. Akcja! Czekałeś na śmierć taty. Powstrzymałby cię. Obwiniałeś Karlego o śmierć Soniego, ale nie pomyślałeś o mnie. Co my teraz zrobimy? Koni. Dokaj.
Po co zatrzymał tu Karla? Wiedział, że go zabije. Trzymałeś do chrztu nasze dziecko. Ty wyrachowany draniu. Wiesz, ilu jeszcze zabił? Poczytaj gazety. Oto twój mąż. Oto twój mąż. No to ja jestem koniem i ta postać to jest tak jakby siostra Michaela i ona miała męża i ten Michael zabił tego męża i ja muszę czuć taką złość. No i jeszcze, no on po prostu, on jest taki, no, taki szef tej mafii. Kiedy już wszystko będzie odegrane, to wchodzą paru tych i całują dłoń mojemu bratowi, a w filmie Michaelowi. I ja po pocałowaniu dłoni mówię Don Corleone. Ej, a na czym polega szacunek? Co to w ogóle jest szacunek? Szacunek to jest... Wejdź! Nie. Szacunek to jest na przykład... No wejdź! To zostajesz w ryja. Co to jest szacunek? Nie wiem. Szacunek jest na przykład... Nie lubisz tej osoby, a lubisz jej dzień dobry. Do widzenia, mówisz jej cześć czy coś. I szacunek to jest też... Co robisz? Obcą osobę na przykład szanujesz. Nauczycieli. No. Osoby wszystkie. Nie. No. Szanujemy tego. Braci. Szanujemy murzynów. Wychowawców. Murzynów. Szanujemy rasistów. No, chociaż tutaj są... Hitlerowców. Zamknij się, szanujemy też tych bezdomnych... Hitlerowców. Buddystów. Nudystów. I chyba to, a ty? Ja szanuję wszystkich. O. Pokaż się. Nie, to nie. Nie widzę cię. Mało pukać. No, nie, nie jestem benelem. Ochroń się w ogóle. Co, jesteś siłakiem? Dawaj. Nie wiem. No, znaczy, ja ten projekt. Żyję. Dobranoc. Myśli mi sobie przez siebie. Nie widzę, że tak jest ten. Mało pukać. Ile miałaś lat, jak tutaj trafiłaś? 7. Gdzie byłaś wtedy? Gdzie mieszkałaś? Na Likocie. Z rodzicami? Z mamą. A pamiętasz coś się stało? Dlaczego tutaj trafiliście? Przyszłam tu, bo ciocia mnie tutaj przyprowadziła. Jeszcze w ogóle najpierw był taki dzień, że ja rano byłam chora, potem ciocia poszła tam pozałatwiać i przyszła po południu i powiedziała, że mam się pakować. I ja zaczęłam płakać, ona zaczęła płakać i pakowała mnie i ja też się pakowałam. I co to było? Tak trochę, co pamiętasz? Wstydzę się powiedzieć. Dojrzewałam i no i ciocia jeszcze nie miała takiej starszej córki, bo dopiero ma małą i będzie miała syna. I ten... No i jak dorastałam, no to wiadomo, że te hormony wszystkie i ten, no i miałam te swoje foszki. I ciocia nie wytrzymała ze mną i mnie po prostu oddała. No. A z czego byś się ucieszyła tak najbardziej? Co by ci teraz najbardziej uszczęśliwe było? Może bym chciała mieć siostrę.
chciałaś? Swoje rzeczy damy gdzieś tutaj z boczku, żeby... Może w sobie skrzynki dajmy te rzeczy. To jest skrzynki właśnie, tak? Czy twój tata jest dla ciebie autorytetem? Nie znam go. Nigdy go nie widziałam. A myślisz, że ojciec jest autorytetem, że może być autorytetem? Może. Tak samo jak mój dziadek. A jak nie znasz ojca, to skąd czerpiesz jakiś wzór do nauki? Od dziadka. Od mojego dziadka. Jaki jest dziadek? Silny. Duży. Napakowany. Był górnikiem. Fajny. Kratę ma. Może pobić. Ostrzegam. I tyle. I mnie uczy. No. Chciałbyś z nim pogadać? Chciałbyś się z nim zobaczyć? No, jak każdy. A myślisz, że dobrze mu się żyje? Nie wiem. Ale myślę, że... No tak, że dobrze mu się żyje. Że nie ma spraw w sądzie. Ale też może być taka sytuacja, że jest przestępcą i jest w więzieniu. A jak z mamą się widujesz często? Ona nie żyje. Tata? Tata jest w więzieniu. No ja myślę sobie, jak tak patrzę na ciebie i obserwuję tutaj ciebie, że będziesz dobrą mamą. Nie wiem, czy w ogóle będę miała dzieci. Ale nie wiesz, bo nie chciałabyś mieć dzieci? Chyba. Chyba. Ale czemu? Nie wiem. Bo wiesz, jak ja mam w twoim wieku, to mi się marzyło, żebym miała mamę, żebym miała przynajmniej dwójkę dzieci. Chłopca i dziewczynkę. Dorosłą. I pewne rzeczy się ziściły. Nie wszystkie, bo czas weryfikuje to. Ale nie zamieniałabym ani mojej rodziny, ani mojej pracy na żadną inną. Bo w domu nie mam dziewczynki, ale tu mam. Tą dziewczynką jesteś ty. Taką troszkę zaborczą, trochę upartą, ale i uśmiechniętą, pełną życia, radości. Bardzo dobrą tu, w środku. Nie zawsze sobie radzącą z emocjami, ale bardzo fajną. Taką wyjątkową. C'è la luna a mezzumara, mamma mia, mamma di tale. Figlia mia, cosa tale, mamma mia, pensaccia tu. Lo pesce iore, isso vai, isso vene, se lo pesce a malatena. Se ci ingappa la fantasia di pesce, lì a vecchiozza mia. La la riola, pesce fritta e baccalà. Uè, gomba, no calamara, c'ha già cattà. Second stanza. Michael, da più ci lo commenta. Hai ricominciato? C'è una luna, mezzo mare, mamma mia, mamma di tale. Trimavate un nasce dietro. Della cuba mia, mamma mia, pensaccia tu. Ma se te
yellow ball and see it's a vice then as a mush could pet the man then Sinching up la banda see it's good but the ever good some here La 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 And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two songs in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed, there's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, Zembala Bomba Manadena. Zichingapala Bandazia de Bombaria Vigutsania. La la di la di Shavita Bakala. We Gumba na Bombina Chajakata. Oh Gumba gamme voglio marita. Tramma la vagliotta gamme voglio marita. Tramma la vagliotta gamme voglio marita. Tramma la vagliotta gamme voglio marita. Hey!